Odstaw to, Kate. Ale mnie przestraszyłeś. Nie zauważyłam cię, najwyraźniej. Odstaw to i chodź tutaj. Po co? Skąd takie grobowe miny? Ktoś umarł? Usiądź. Nie usiądę, dopóki się nie dowiem, co się tu dzieje. Proszę cię, mamo, usiądź. To nam wszystkim ułatwi sprawę. Mam zostać zaprzysiężona? To nie jest łatwe dla nikogo z nas, więc daruj sobie żarty. Mamy do omówienia parę ważnych spraw, więc omawiajmy. Chodzi o to, że wszyscy przeżywaliśmy ostatnio trudne chwile i uważamy, że przydałaby ci się pomoc. Pomoc? Pomoc specjalisty. Naprawdę? W kwestii czego? Doskonale wiesz. Chodzi o twój problem z piciem. Problem z piciem? Chyba żartujesz. Widzisz, żeby ktoś się uśmiechał? Tak, ja. Jedyną osobą z problemem jesteś ty, nie ja. Rozumiesz? Proszę, Kate, spróbuj posłuchać. Jesteś alkoholiczką. Nie, to ty posłuchaj, Hal. Nie jestem alkoholiczką. Naszym zdaniem jesteś. Co ty na to, Carrie? Pijesz za dużo. Jak zwykle jesteś po jego stronie. Tu nie chodzi o to, kto jest po czyjej stronie. Nie funkcjonujesz normalnie. Funkcjonuję doskonale. Robię obiady, chodzę do pracy, ścielę łóżko, chodzę do pralni i wysłuchuję, jak całymi wieczorami ględziesz o pracę. Nie potrzebuję pomocy. Czego ty ode mnie chcesz? Chcę tej Kate, w której się zakochałem. Tej, którą poślubiłem. Zdaje mi się, że mrugnąłem i ona zniknęła. No to mrugnij jeszcze raz. Nadal tu jestem. Jesteś zbyt zajęty wymyślaniem tych bzdur, żeby to zauważyć. Nie, powiem ci, co się z nią stało. Utopiła się w butelce z wódką. Jeśli była ci potrzebna doskonała żonka, powinieneś był ożenić się ze swoją matką. Przestań, siadaj, bo inaczej... Działamy z pozycji siły, no słucham. Rozmawialiśmy z doktorem Goldem i on się zgadza. Idziesz na leczenie w Valley View Center. Dzisiaj wieczorem. Nie ma mowy. Spakowaliśmy twoje rzeczy. To nie podlega dyskusji. A jeśli nie? Rozmawiałem z adwokatem i gwarantuję ci, że tak cię urządzę, że będziesz żałować, że żyjesz. Nie wierzę. Uzyskam orzeczenie, że nie jesteś odpowiednią matką i nie będzie to trudne, jeśli zaświadczą tym twoje własne dzieci. Przykro mi, mamo. Za co chcecie mnie tak ukarać? Nie chcemy cię karać, mamo. Próbujemy ratować ci życie. Wiele się dowiedziałam od Grega o alkoholizmie. To śmiertelna choroba. Mogłam się domyślić, że ty za tym stoisz. Coś ci powiem, ty sukinsynu. Nie jestem alkoholiczką. Niezależnie od tego, co o mnie myślisz, uważam, że powinnaś się leczyć. I to zaraz, zanim nastąpi nieodwracalne uszkodzenie mózgu. Odpieprz się. Odstawię alkohol. Za dużo było tych obietnic. Czy było aż tak źle? To żałosne. Robicie ze mnie jakąś zaplutą alkoholiczkę, którą trzeba zamknąć. Nie zamknąć, leczyć. A ty, Hal? Też miałeś problemy. To było nie tak dawno temu.
wygodnie o tym zapomnieć. A ty, Nora, też pijesz? Nadal bierzesz te pigułki na zahamowanie apetytu? Moja kochana przyjaciółka Nora. To nie tak, Katie, dobrze o tym wiesz. Jesteście kupą hipokrytów. Wszyscy pijecie. Wystarczy, słyszysz? Tu nie chodzi o nas, tylko o ciebie i to ty będziesz musiała sobie z tym poradzić. Mówię poważnie. Jeśli nie pójdziesz się leczyć, odejdę z Kevinem. I nie będzie żadnych odwiedzin, żadnych kontaktów, nic. Świetnie. Możesz sobie iść. Zostanie mi jeszcze praca, paru przyjaciół. Poradzę sobie. Nie masz już pracy. Soli cię zwolnił. Nie wierzę. Przykro mi, ale dopóki nie zaczniesz się leczyć, nie chcę cię widzieć. I w naszym domu też nie będziesz mile widziana. Dobra. Wygrałeś, Hal. Greg, pójdę do tej twojej kliniki. Zrobię to, co mówicie. Przejdę przez to. Ale Bóg mi świadkiem, wszyscy możecie sobie iść do diabła.